Witam wszystkich serdecznie na kanale w kolejnym odcinku. Zanim zaczniemy, oczywiście pamiętajcie o lajkowaniu, subskrybowaniu, udostępnianiu kanału dalej, komentowaniu. I teraz w dzisiejszym odcinku wpadłem na fajny pomysł, żeby zrobić dietę bez gotowania. Dieta będzie oparta gdzieś tam na takich trochę półproduktach, trochę gotowych rzeczach, ale myślę, że w dobie dzisiejszych czasów, gdzie ludzie, moment, bo mi się tu szef dobija, gdzie ludzie nie mają czasu gdzieś tam na to gotowanie, robią wszystko w pośpiechu, fajna będzie taka alternatywa, która będzie gdzieś tam jakąś opcją w dniu, w którym nie będziecie mieli czasu, do tego, abyście mogli szybko przygotować swoje posiłki, żeby były gdzieś tam pożywne, a żeby gdzieś tam, powiedzmy, wychodziły z tej zasady 80 produktów takich pełnowartościowych, 20 produktów gdzieś tam trochę przetworzonych. Zrobimy to w ten sposób, że ja zrobię to dzisiaj na dwie kaloryczności. Jedna kaloryczność będzie dedykowana bardziej paniom, druga dedykowana bardziej panom i będą to dwie kaloryczności 2500 oraz 2100. Podam wszystkich posiłków makroskładniki i myślę, że będzie to bardzo fajne gdzieś tam urozmaicenie tych filmów. Także nie przedłużając, ja lecę już z pierwszym posiłkiem. Pierwszy posiłek będzie to taka nocna owsianka, więc musicie to przygotować tak naprawdę dzień prędzej, ale przygotowanie polega na tym, że musicie owsiankę tylko zalać. Także ja pokazuję Wam, z jakich produktów będę korzystał w dniu dzisiejszym i lecimy z tym pierwszym posiłkiem. Ok, tak prezentują się produkty, z jakich będziemy korzystać. Są tu banan, jabłko, wrapy tortillowe, łosoś, gotowe naleśniki, proteinowy pudding, papryka, płatki owsiane, napój proteinowy, bułki, migdały, jogurt naturalny oraz masło migdałowe. I teraz kaloryczności będą wyglądały w ten sposób, że męski jadłospis będzie na 2500, 170 g białka, 65 tłuszczu i 320 węglowodanów. Natomiast damski będzie na 2100 kalorii, 130 g białka, 60 tłuszczu i 250 węglowodanów. My się już bierzemy za gotowanie pierwszego posiłku. Zaczynamy z pierwszym posiłkiem. Pozwolicie, że ja się będę posiłkował telefonem, żeby nie pomylić tych kaloryczności. I teraz tak, mam tutaj w misce wsypane płatki owsiane. Tak jak mówiłem, to będzie taka nocna zalewana owsianka. I teraz w męskiej wersji robimy po prostu to w ten sposób, że 80 g płatków owsianych, cały ten proteinowy napój, to jest ten proteinowy z Lidla, który ma 35 g białka, do tego poleci 100 g banana i do tego poleci 25 g masła migdałowego. I ten posiłek, on będzie w kaloryczności miał 762 kalorie, 90 g węglowodanów, 19 g tłuszczy i 50 g białka. Natomiast w damskiej wersji zrobiłem to w ten sposób, że jedyne co się zmienia, to płatków owsianych nie używacie 80 g, tylko używacie 70 g. Więc w damskiej wersji jest 70 g płatków, 25 masła, 100 banana i cały ten napój, co daje nam 726 kalorii, 85 węglowodanów, 19 tłuszczy i 52 g białka. I teraz, co musicie zrobić, to po prostu otworzyć napój, zalać płatki, to wszystko leci na noc do lodówki. Te płatki po prostu sobie napęcznie. Jedynie co do tego robicie, to rano po prostu dodajecie do tego banana i masło migdałowe, masło orzechowe lub taką samą gramaturę orzechów. Co dalej do dzisiejszego odcinka? W dzisiejszym odcinku spróbuję Wam przemycić tipy, jak przetrwać lepiej redukcję, jak to zrobić, żeby ona była łatwiejsza i przyjemniejsza. Także przy kolejnym już posiłku wytłumaczę Wam, jakie ja mam tipy, jeżeli chodzi o redukcję. Zanim zaczniemy kolejny posiłek, kolejnym posiłkiem będą kanapki z łososiem. Pierwsza rzecz, która pomoże Wam przetrwać redukcję, to jest na pewno podaż białka w posiłkach. Jak możecie zauważyć, albo zauważycie dopiero pod koniec tego materiału, każdy mój posiłek ma zbliżoną do siebie wartość białka, albo wartość białka jest gdzieś tam około 30-40 g lub powyżej.
Co nam to daje? Białko ma najwyższy indeks sytości, więc jeżeli będziecie w tych posiłkach dbali o równą podaż białka, ta wasza sytość będzie na równym poziomie. Jeżeli na przykład będziecie jedli posiłki w stylu jakiś tam jogurcik naturalny z owocem, no niestety to was nie zapcha, bo tam paradoksalnie macie mało tego białka, więc musicie na to zwrócić uwagę, żeby ta podaż białka była mniej więcej na w miarę równym poziomie, żebyście z każdym posiłkiem sycili równo ten wasz organizm. Także to będzie taki pierwszy tip, jeżeli chodzi o redukcję, to skupić się na tej podaży białka. Ja przechodzę już do robienia kanapek, zaraz wam pokażę, jak to będzie wyglądało, bo one też są mega szybkie, mega proste i bardzo dobre. Pokażę wam najpierw produkty, jeżeli chodzi o ten posiłek. Będą tak, w męskiej wersji będą dwie bułki, cała paczka pstrąga, sałata, papryka, pomidor. I teraz czym będę smarował bułki, to jest tak. Tu mam 50 g skyra, sól, pieprz i pokrojony koperek. Powiedzmy taki sos koperkowy, coś w tym guście, tym będę smarował bułki. Ja się zbieram za składanie tego, no nie ma tu żadnej większej filozofii, musicie to po prostu rozkroić i złożyć. W trakcie robienia bułek od razu wam powiem, jaki będzie kolejny tip, jeżeli chodzi o gdzieś tam tą redukcję. Jeżeli na redukcji używacie jakiegoś pieczywa, makaronu, ryżu czy tego typu rzeczy, zmieńcie te produkty na pełnoziarniste. One dużo lepiej się sprawdzą, ponieważ pełnoziarniste produkty mają więcej błonnika, także będą was bardziej syciły w normalnym, że tak powiem, tego słowa znaczeniu. Także będzie to gdzieś tam bardziej na pewno optymalne pod kątem redukcji, także po prostu musicie się skupić na tym, żeby używać pełnoziarnistego makaronu, pełnoziarnistego pieczywa, na przykład brązowego ryżu, tego typu rzeczy. Na pewno odrzuciłbym jakieś takie rekreacyjne produkty typu powiedzmy jakieś płatki słodkie, śniadaniowe, które są jakimś tam bardziej przetworzonym produktem, bo one mają mniejszy po prostu indeks sytości. Dlatego wy się najecie, ale wy zjecie, ale że tak powiem się nie najecie. No i możecie chodzić gdzieś tam głodni, dlatego więc na to bym zwrócił uwagę. I teraz, tak jak już wspominałem, co do samego dania, w męskiej wersji lecą dwie bułki, leci cały łosoś. W damskiej wersji zmiana jest taka, że będzie połowa łososia i jedna bułka tylko. Ja wam teraz, jak to całe złożę, pokażę, jak będzie wyglądało makro tego posiłku całego. I w tej damskiej, i w tej, że tak powiem, męskiej wersji. Tutaj u kobiety trochę gdzieś tam pooszczędzamy białka, bo one niestety trochę mniej tego białka potrzebują niż mężczyźni, więc nie ma potrzeby atakować kobiet rzędem gdzieś tam powiedzmy 160-180 g białka. Także ja jeszcze pokroję warzywa i zaraz wam pokażę, jak to całe będzie się fajnie prezentowało. Warzywa możecie nawet gdzieś tam powiedzmy użyć ogórek czy coś takiego, też spoko się sprawdzi. Zielony albo jakiś tam konserwowy, jak kto lubi, do wyboru, że tak powiem, do koloru. Ja użyję akurat papryki i pomidora. I na to wszystko, na górę, położę sobie fajnie koperek. Tak prezentuje się gotowe danie. Wygląda to obłędnie. I teraz już wam mówię, jak to wygląda. W męskiej wersji macie tutaj dwie bułki, 50 g skyra, 100 g łososia. Kaloryczność tego posiłku to jest 557 kalorii, 70 g węglowodanów, 12 tłuszczy i 39 białka. I teraz jeżeli chodzi o damską wersję, to wygląda to w następujący sposób. Jest jedna bułka, 20 g skyra, 50 g łososia
i do tego jest jedno jabłko 200 gram, żeby był zupełnie węglowodany i wtedy macie 380 kalorii, 63 węglowodany, 6 tłuszczy i 20 gramów białka. Smacznego! Zanim przejdę do kolejnego posiłku, z którym tak naprawdę nie musicie robić nic, bo on już jest gotowy i to już są takie produkty, że tak powiem, przetworzone bardziej. Następnym aspektem, nad którym ja bym się skupił, żebyście gdzieś tam bardziej chodzili syci, to na pewno jest podaż warzyw. Podaż warzyw i podaż błonnika. Jeżeli chodzi gdzieś tam właśnie o warzywa, błonnik i tak dalej, no nie ma się co oszukiwać. Jest to taki game changer w stylu takiego zapychacza. Aczkolwiek musicie uważać teraz na to, żebyście przypadkiem nie zapędzili się w taki kozi ruch, że będziecie jedli kilogram warzyw na posiłek, bo to nie też o to chodzi. Oraz na spożycie wody. Jeżeli spożywacie jakąś tam ilość błonnika, musicie też patrzeć na to, jaką ilość wody spożywacie, bo jeżeli będziecie spożywali bardzo dużo warzyw bez wody, no to też będzie to problem gdzieś tam dla waszych jelit. I teraz ja mam taki fajny tip, jeżeli chodzi gdzieś tam o redukcję. Robię to w ten sposób, że często sobie robię takie, powiedzmy, dania dwudaniowe, można to tak nazwać. I pierwszym daniem często jest na przykład zupa. Robię sobie, powiedzmy, gotuję sobie kalafior, przyprawiam to sobie jakimś solą, pieprzem, tego typu rzeczy. Blenduję, do tego dorzucam kurczaka. No i jakby mam posiłek składający się z samego białka i z samych... samego białka w sumie tak naprawdę, no bo z tego kalafiora to ile tam tych węglowodanów będzie. No i teraz takim sposobem oszczędzacie, macie zaoszczędzone węglowodany i tłuszcz, więc do tego możecie sobie zrobić na przykład jakąś owsiankę. I tu już jesteście na takiej jakby dobrej pozycji, bo sama zupa już gdzieś was tam powinna lekko zapchać, a do tego jeszcze będziecie mieli jakiś tam, powiedzmy, jakąś tam kalorykę z tych węglowodanów, żeby zrobić sobie jakąś tam owsiankę albo jakiś taki inny słodszy posiłek, połączycie słone ze słodkim i będziecie zadowoleni. Tak jak mówiłem, następny posiłek będzie dosyć prosty, nie musicie z tym tak naprawdę nic robić, możecie to zjeść na surowo, nie musicie tego nawet podgrzewać, bo to będą tak, naleśniki, mam nadzieję, że to wyostrzy, wygląda to w ten sposób, gotowy po prostu produkt i to są naleśniki z jabłkami oraz proteinowy pudding i wygląda to w ten sposób, już wam mówię, tylko wezmę sobie telefon. Jako kolejny posiłek kaloryczność będzie wyglądała tak. W męskiej wersji wygląda to w ten sposób, że cały pudding, do tego 300 gramów naleśników, ta paczka ma 400 i do tego 30 gramów jakichś tam orzechów. Ja tutaj sobie dorzucę nerkowce, żeby te orzechy były gdzieś tam uzupełnione. I cały posiłek będzie miał 676 kalorii, 84 węglowodany, 22 tłuszcze i 34 białka. Natomiast w damskiej wersji zrobiłbym to w ten sposób, że użyłbym całego skera, 200 gramów naleśników, czyli połowa paczki i też 30 gramów nerkowców. I będzie to wyglądało w ten sposób, że kaloryczność będzie tego posiłku 560 kalorii, 62 węglowodany, 20 tłuszczu i 31 białka. Także widzicie, ten posiłek was kosztuje tyle co nic czasu. Możecie te naleśniki, tutaj jest na opakowaniu napisane, albo podgrzać na patelni, albo sobie wrzucić do mikrofalówki, więc jeżeli macie dostęp do mikrofalówki, to podgrzewacie. Jeżeli nie, to nie. Możecie to zjeść osobno, możecie tym puddingiem posmarować naleśniki. Dróg tak naprawdę macie wiele, jak was tam fantazja poniesie. Widzimy się już w następnym posiłku i to będzie posiłek ostatni. Tak się prezentuje, właśnie wam pokazuje ta nocna owsianka. Pod spodem jest masło orzechowe i teraz owsianka w męskiej wersji ma 80 gramów płatków, jeden napój, 25 masła, 100 banana, 760 kalorii, 90 węgli, 20 tłuszczy i 50 białka. Natomiast w damskiej wersji ma 70 gramów płatków, jeden napój, 25 masła, 100 banana, 730 kalorii, 82 węgle, 19 tłuszczu i 50 białka. Zanim przejdziemy do kolejnego szybkiego posiłku, kolejnym takim aspektem, który pomoże wam w tej waszej redukcji,
będzie podaż wody. I to podaż wody na takiej zasadzie, że możecie robić coś takiego, że zaczynacie sobie przed posiłkiem wypijać szklankę wody. To was gdzieś tam trochę zapełni, zapcha i paradoksalnie będziecie gdzieś tam, powiedzmy, mniej tego posiłku w stanie zjeść, to jedna rzecz, a druga rzecz, będziecie gdzieś tam bardziej syci. Więc tak jak już wspomniałem, łącząc te wszystkie kropki, kofi, jabłko, chodź, siad. Tak, dobry pies. Się. Łącząc te wszystkie kropki, jeżeli chodzi o ten błonnik, wodę i tak dalej, możecie bardzo fajnie gdzieś tam i zadbać o wasze jelita i zadbać o waszą sytość. Więc to jest kolejny tip, na którym polecam wam się skupić i na pewno to ułatwi wam gdzieś tam tą redukcję. Przechodzimy do ostatniego posiłku i pokazuję wam mega szybkie rozwiązanie. Też można powiedzieć na takich półproduktach, ale tak jak już wspomniałem na samym początku, ten materiał ma dzisiaj pomóc tym osobom, które gdzieś tam od czasu do czasu nie mają czasu. Przechodzimy już do ostatniego posiłku i to będzie nic prostszego jak wrapy z tortilli zwinięte z fileta z kurczaka wędzonego, taki gotowy do kupienia w Lidlu czy w Biedronce. Do tego będę miał paprykę czerwoną, pomidorki konserwowe i do tego 50 g jogurtu naturalnego, który sobie wcześniej wymieszałem z solą, pieprzem i oregano jako taki sos. I w tej wersji męskiej, że tak powiem, będziemy mieli dwa wrapy, 150 g fileta i 50 g jogurtu, co daje nam 598 kalorii, no prawie 600, 72 węglowodany, 12 g tłuszczu i 45 g białek. Natomiast jeżeli chodzi o tą wersję damską, to tutaj będziemy mieli jedną tortillę, 100 g kurczaka i do tego, żeby uzupełnić tłuszcz, jeszcze będzie 20 g orzechów i cały posiłek wtedy wynosi 450 kalorii, 41 węglowodanów, 16 tłuszczy i 30 białka. Generalnie ja to sobie wszystko gdzieś tam teraz poukładam, zwinę sobie te tortille tak jak gdzieś tam mi wygodnie i zepnę to wykałaczką. I tyle. Jeżeli chcecie, możecie to podpiec gdzieś tam w grillu, jeżeli macie czas, ale jak sam tytuł wskazuje, dieta miała być bez gotowania, więc ja bym ten aspekt pominął. To jest ostatni posiłek na dzisiaj. Mam nadzieję, że fajne te posiłki, szybkie to na pewno i tak jak mówiłem, bez gotowania. Ja się z wami na dzisiaj żegnam. Mam nadzieję, że te posiłki, które zaprezentowałem, w jakiś sposób pomogą wam utrzymać tą dietę w tych momentach, w których nie macie czasu. Dajcie znać, czy materiał się wam podobał, bo starałem się to zrobić w ten sposób, żeby każdy, tak jak widzieliście, był zadowolony, żeby była damska, męska wersja. Nie zapomnijcie oczywiście o lajku, subskrypcji, komentarzu, czy wam się podobało i widzimy się oczywiście w następnych materiałach.